W tym wydaniu AVIT News nowość Jabra, Yama w ekocentrum w Łodzi, nowość Alcons Audio, VR na Uniwersytecie Jagiellońskim Nvidia i Nokia, ISI 2026, Cyber Security Summit, nowości Audiotechnika, TD Synex ogłasza partnerstwo z Arctic Wolf w Polsce, projektory laserowe Christi, immersyjny klub w Bangkoku. To już 161 wydanie AVIT News na kanale YouTube'owym AVIT Czyli informacja, wiedza, biznes. Firma Jabra ogłosiła kilka dni temu wprowadzenie na rynek nowego urządzenia Jabra Scheduler. To panel dotykowy do planowania spotkań, który wyświetla dostępność sal konferencyjnych i umożliwia użytkownikom rezerwację miejsc bezpośrednio lub za pośrednictwem. Kalendarzy cyfrowych. Panel upraszcza ten proces, ułatwia wyszukiwanie dostępnych przestrzeni, zapobiega podwójnym rezerwacjom i zapewnia płynne działanie wszystkich rozwiązań urządzeń firmy Jabra. Urządzenie wykonano w ponad 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, wspierając tym samym bardziej zrównoważone procesy produkcyjne. Natomiast więcej opowiem Wam sam Adrian Masłowski. Nastał listopad. Powiedziałbym czas zadumy, odrobinę yy, oderwaliśmy się od biznesów. Myślimy już raczej o Mikołajkach, później świętach, Sylwestrze, może jakimś urlopie na koniec roku. A my postanowiliśmy powiększyć odrobinę nasze portfolio wideo i wprowadzamy zupełnie nowy produkt, bardzo mocno oczekiwany. Jabra Scheduler to nasze najbardziej uniwersalne urządzenie. Jeżeli chcesz zobaczyć status swojego spotkania, chcesz je szybko zarezerwować, nie wchodząc do sali, nie masz w tej sali jeszcze urządzenia wideo, albo nie masz wideo od nas, Jabra Scheduler jest dokładnie dla Ciebie. Warto jeszcze dodać, że Jabra Scheduler będzie dostępny globalnie od 17 listopada tego roku. Jak połączyć edukację, technologię i zabawę w jednym miejscu? Okazuje się, że można. Ekocentrum, punkt zwrotny w Łodzi, pokazuje, że nauka o ekologii może być angażująca, interaktywna i piękna wizualnie, a przy tym wierna idei zrównoważonego rozwoju. Co udało się osiągnąć dzięki m.in. współpracy z firmą Yama, która dostarczyła nowoczesne monitory dotykowe do interaktywnych stanowisk edukacyjnych. Oficjalne otwarcie Ekocentrum. Odbyło się w październiku 9 października dokładnie a relacje z tego wydarzenia możecie już zobaczyć na naszym YouTube'owym kanale. Po ponad trzech latach intensywnych badań, ulepszeń i testów w warunkach rzeczywistych, firma Alcons Audio ogłosiła oficjalnie wprowadzenie na rynek systemów monitorów referencyjnych serii M. Tym samym holenderski producent wchodzi na rynek odsłuchów studyjnych. Seria monitorów M została zaprojektowana od podstaw z myślą o najwyższej precyzji brzmienia i dużym zakresie dynamiki. Nowe monitory zapewniają charakterystyczną dla firmy Alcons klarowność dźwięku i ultra niskie zniekształcenia w środowiskach wymagających absolutnie referencyjnej wydajności dzięki opatentowanym przetwornikom Pro Ribbon. Typowe zastosowanie serii M obejmuje produkcję dźwięku imersyjnego, miksowanie muzyki i filmów. Programy telewizyjne oraz monitoring dźwięku na żywo. Instytut stomatologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otworzył pierwszą w Polsce i pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej salę VR wyposażoną w symulatory stomatologiczne, oparte na technologii haptycznej i wirtualnej rzeczywistości. Technologia ta umożliwia czucie różnicy w strukturze materiałów, co zwiększa realizm ćwiczeń. I komfort nauki przyszłych stomatologów. Miejsce to umożliwia studentom bezpieczny trening zabiegów stomatologicznych od leczenia zachowawczego po chirurgię. Zastosowanie VR oznacza także oszczędności materiałowe. Studenci będą mogli ćwiczyć zabiegi stomatologiczne w realistycznym środowisku przed kontaktem z prawdziwym pacjentem. W związku z tym Uniwersytet Jagielloński planuje utworzenie nowego przedmiotu kliniczna stomatologia wirtualna, który będzie bazował w pracy z symulatorem. Sala stanie się również przestrzenią współpracy z pracodawcami. Planowane są warsztaty dla studentów ostatniego roku z przedstawicielami branży stomatologicznej z Małopolski. Niedawno oficjalnie ogłoszono, że firma Nvidia zapłaci 1 miliard dolarów za 2,9% udziałów w firmie Nokia. W ramach umowy skoncentrowanej na sztucznej inteligencji i centrach danych. Nokia to potwierdziła i przekazała, że obie firmy będą współpracować nad rozwiązaniami sieciowymi AI i badaniami możliwości włączania swoich produktów komunikacyjnych centrów danych do przyszłych planów infrastruktury AI NVIDIA. Nokia, która używa chipów Marvel do wielu swoich produktów, i jej szwedzki rywal Ericsson, zarówno tworzą sprzęt do łączności wewnątrz centrów danych i między centrami danych, jak i korzystają ze zwiększonego wykorzystania AI. Natomiast Nvidia ma niemal monopol na dostarczanie chipów do centrów danych i współpracuje z firmami od OpenAI do Microsoft. Dyrektor generalny Nvidia Jensen Huang powiedział, że umowa pomoże uczynić Stany Zjednoczone, centrum następnej rewolucji 6G. Obie firmy będą również współpracować z T-Mobile US w celu opracowania technologii radiowych AI do rozwoju właśnie 6G. Integrated Systems Europe ogłasza Cyber Security Summit w programie ISI 2026. W Barcelonie. Zaplanowany jest dokładnie na czwartek, 5 lutego, i zajmie się narastającymi wyzwaniami związanymi z cyber security, przed którymi stoją profesjonalne branże audio wideo i integracji systemów, ponieważ zagrożenia cyfrowe w coraz większym stopniu wpływają na infrastrukturę krytyczną, inteligentne budynki, obiekty i usługi publiczne w Europie i na świecie. Ponieważ systemy ProAV. Najczęściej są połączone w sieci i osadzone w środowiskach przedsiębiorstw sektora publicznego, w związku z tym są bezpośrednio narażone na te same luki w zabezpieczeniach, co tradycyjna infrastruktura IT. Na Cyber Security Summit specjaliści dowiedzą się o ochronie krytycznych systemów i będą poruszać się po zmieniających się przepisach, takich jak NIS-2. I ISO 27001. Dla producentów audio wideo, integratorów i użytkowników technologii, jest to niezbędne do uzyskania dostępu do przetargów publicznych, zapewnienia zgodności z przepisami i budowania długoterminowego zaufania z klientami, powiedział Mike Bachman, szef ISE. Cyber Security Summit jest częścią nadrzędnego tematu ISE 2026, czyli Push Beyond. Który rzuca wyzwanie globalnej społeczności pro Wideo, aby na nowo zdefiniować i rozwiązać temat cybersecurity, przed którym stoi dziś cała branża. To będzie szansa, aby odkryć, jak chronić swoją firmę, klientów i reputację. Już dziś możecie się zarejestrować, żeby wziąć w tym udział, a więcej o nowościach, które planują dla was organizatorzy ISI, możecie dowiedzieć się z naszej relacji z oficjalnego spotkania zorganizowanego przez ISI dla prasy. W Monachium. Firma Audiotechnika wprowadziła na rynek nowe flagowe słuchawki i serię Cardridge gramofonowych podczas parii Audio Video Show, który odbywał się w dniach od 24 do 26 października tego roku. Słuchawki ATH, ADX 7000 True Open Air oraz seria Cardriji gramofonowych AT33X to znacząca aktualizacja tej firmy od ponad 10 lat. Słuchawki są wykonane ręcznie w Japonii i prezentują technologie High Concentricity X i Dynamic Transducer. Dodatkowo mają otwartą konstrukcję, aby zminimalizować ciśnienie wewnętrzne i aby zapewnić bardziej naturalne wrażenie słuchowe. W zestawie znajdują się również opcje nauszników Aksamit i Alcantara wraz z akcesoriami premium, takimi jak Balance XLR i niezbalansowane kable A2DC ze złotą końcówką. Kompaktowe Etui do przechowywania uzupełnia pakiet. Natomiast nowe Kardridże wprowadzają nowe, zaawansowane materiały i posiadają przeprojektowany system zawieszenia, aby poprawić śledzenie i wierność wydajności dźwięku z czarnej płyty. Firma TD Synex nawiązała współpracę z firmą Arctic Wolf, globalnym liderem w dziedzinie operacji bezpieczeństwa, aby wspierać organizację. Każdej wielkości w budowie silniejszych i bardziej odpornych systemów ochrony przed współczesnymi cyberzagrożeniami. Klienci Tedesynex mogą teraz uzyskać dostęp do wiodących rozwiązań Arctic Wolf w zakresie ochrony produktów końcowych, zaprojektowanych tak, aby zapobiegać, wykrywać, reagować i usuwać skutki nowoczesnych oraz zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych. Aurora Endpoint Security to portfolio zaawansowanych rozwiązań ochrony produktów końcowych, które rozszerza możliwości zapobiegania i wykrywania zagrożeń opartych na AI bezpośrednio na poziom urządzeń końcowych. System jest zintegrowany z platformą Arctic Wolf Aurora Platform i wykorzystuje dane pochodzące od ponad 10 tysięcy klientów oraz ponad 9 bilionów obserwacji bezpieczeństwa tygodniowo. Projektory laserowe Christie są sercem nowego muzeum Bapu Tower w Patnie w Biharze we wschodnich Indiach, to blisko Nepalu. Muzeum to celebruje trwałą spuściznę Mahatma Gandiego i jego rolę w ruchu niepodległościowym Indii. Blisko 100 projektorów laserowych Christie z serii Inspire, z serii GS i serii Captiva ożywia narrację tej opowieści w muzeum. Projektory Christie zostały Wybrane nie tylko ze względu na swoją niezawodność, świetne odzorowanie kolorów, ale również ze względu na energooszczędne oświetlenie laserowe, a także opcje instalacji odpowiednie dla dużych miejsc, takich jak muzeum, i kompaktowych przestrzeni wystawienniczych. A jeszcze dalej na wschodzie, bo w Bangkoku, w Tajlandii, powstał The Elysium Immersive Club, w którym można się imersyjnie zanurzyć w technologii. Dosłownie. Pomaga w tym również dźwięk 360 stopni, hipnotyzujące światła LED i zapierające dech w pierściach lasery. Czy tak będą wyglądać kluby i dyskoteki w przyszłości? I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News na kanale AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. A na naszym YouTubeowym kanale możecie oglądać w zasadzie codziennie nowe materiały które zrobiliśmy w ostatnim czasie jest ich całkiem sporo. I póki co udanego tygodnia, do zobaczenia za tydzień. Cześć.